Witajcie, udało mi się pozyskać dla Was Imre 24-godzinne czeskie. Jest naprawdę ciężko teraz o dostępność tego ze względu na to, że czeski MON zmienił sobie prawo i te racje powinny być wydawane tylko i wyłącznie w czasie klęsk żywiołowych bądź konfliktu zbrojnego. Tak przynajmniej mi tłumaczyli ostatnio na jednostce w Libercu. Więc jest trochę trudno, w niektórych sklepach militarnych czeskich można to dostać normalnie. Ale też są utrudnienia, bo trzeba czekać nawet do miesiąca czasu na taką paczuszkę. Dobra. To jest racja 24-godzinna. Znajduje się w takim kartonie. I co znajduje się w środku? Tradycyjnie papier do 4 liter. To już wiemy, co tutaj jest. To jest baton czekoladowy, czekolady gorzkiej. Później będziemy pokazywali, co i jak. Drugi takowy baton. Pasztet. Tu mamy lunch meat, czyli konserwa jakaś ze świniakiem. Dwa cukierki pudrowe, witaminowe. Sól 2 gramy, sól 2 gramy, czyli 4 gramy soli. Tu co tu mamy? Multivitaminowy napój 6 gram. Tradycyjnie 6 na 9, tak to wygląda. Sprośne gady. Kawa 2 gramy. Cukr, 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 cukr. 5 saszetek po 5 gram cukru. Grubo. Tyle to nawet w polskiej racji nie znalazłem. Ale teraz tak. Czarny caj. Czyli czarna herbata. Z Velta Tea. Dwie sztuki. Kawa 2 gramy. No jak? Dalej jest cukier. Cukier, cukier. Więcej cukru. 2, 4, 6, 8, 10 saszetek cukru. Żeby Was nie zmyliło, że to jest jagoda, to jest truskawka. Na bogato guma Orbit. Znowu truskawka. To są dżemy. No i znowu truskawka wygrywa. Dobra, lecimy dalej. Tego Wam nie otwieramy. W ostatniej paczce było widać. To są kukurydziane wafle, czyli inaczej chleb kukurydziany. Też dwie paczuszki. Pikantne risotto. Zaraz Wam otworzymy i pokażemy, jak to wygląda. Całkiem fajnie się to prezentuje. Powiem szczerze, że jestem ciekaw, co i jak. I pork gulasz. Ciekawe, ile ma procent mięsa. Wieprzowe mięso 40%, 10% cebuli, a reszta, cała tablica Mendelejewa, standard. Ale w warunkach polowych ja bym nie wybrzydzał. Więc dobrze. Jak już mówiłem, to sobie pozwolę zabrać. Pokażemy, jak wygląda pikantne risotto. O kurwa. A, widać. O. Dobra, za bardzo Wam nie pokażemy w tej konsystencji. Widać tu jakieś kawałki kurczaka. Coś tam ładnie pachnie. No to naprawdę jestem w szoku, bo zapach jest zacny. No tu z ciekawości co i jak. Wieprzowe mięso 27,5%. Ale 147% HM. Dobra. Tadam. Otwieramy gulasznikow. O, już wyciekło. Zobaczmy, czy jest mięso. Jest mięso. Ale znam ten zapach z innych czeskich konserw. I to musicie sami zjeść po prostu.
nie będę nic przedłużał w tym temacie. To sobie też odłożymy. Mielonka wygląda w ten sposób. Standardowa mielonka w sosie własnym. I ociekający pasztet. To by było na tyle. Racja jest nawet zacna. Jak na 24 godziny, to nie wiem, po cholerę tyle cukru. Już mogli zamiast tych saczetek jakiegoś batona energetycznego dać, tak jak w polskich racjach. Ale to by było w sumie tyle. Dzięki Wam wielkie. Hejo.